Po meczu z GKS-em Tychy nasz gość ma obrońca Polonii, Michał Grudniewski. Witaj, Michał. Michał, dzisiaj wygrywamy 2-1. Myślę, że to są na pewno cenne punkty i ciężko wywalczone. Tak, bardzo ciężki mecz. Można powiedzieć, że na styku. Dużo kartek, dużo fauli. Wszystko do ostatniej minuty. Cieszę się, że wygraliśmy. Jeżeli chodzi o Twoją osobę, dzisiaj drugi raz w opasce kapitana, no jest to na pewno dla Ciebie wyróżnienie. No też już długo jesteś w Polonii. Dzisiaj wyprowadzałeś ponownie nasz zespół na Murawę. Tak, bardzo mi miło z tego powodu. Oczywiście zastępuję kapitanów, trzech, którzy są przede mną w hierarchii, ale bardzo fajnie wyjść na boisko z opaską. Jeżeli chodzi dzisiaj o te starcie defensywne, no bo sporo było tych kartek, sporo starć. GKS Tychy to chyba taka drużyna, która bazuje mocno na fizyce. Tak. To jest zespół bardzo wysoki, silny i tak naprawdę każdy mecz, od kiedy pamiętam z Tychami, to jednak były mocne fizyczne mecze, a nie techniczne, więc dzisiaj trzeba było tak z nimi powalczyć. Fajnie, że się udało wygrać. Czy możesz zdradzić, co powiedzieliście sobie w przerwie, schodząc do szatni na drugą połowę? Znaczy standardowo analizowaliśmy jakieś pomniejsze błędy, które robiliśmy. Nie było jakichś przepychanek, nie było nerwowo, raczej tak jak mówię, zawsze analiza złych rzeczy, jakiegoś rozgrywania z piątki, autów, innych rzeczy, które źle robimy, po prostu pomagamy sobie i na drugą połowę wyszliśmy i staraliśmy się poprawić to, co było źle w pierwszej. Czy ten mecz pokazuje, że ta przerwa na reprezentację pozwoliła gdzieś tam zapomnieć o Wiśle Płock? Ten rozdział jest zamknięty i dzisiaj to przełamanie na pewno na plus. To znaczy ja po chłopakach w szatni też widziałem, że my nie myślimy o meczu z Termaliką i z Wisłą, czyli dwa ostatnie mecze z pierwszą i drugą drużyną. My tak naprawdę po meczu zamykamy rozdział i skupiamy się na następnym meczu, więc jakby te dwa tygodnie to raczej tylko polegały na tym, że mieliśmy więcej czasu na doskonalenie swoich jakichś złych rzeczy, ale do meczu podchodziliśmy normalnie z czystą głową. Teraz przed nami starcie z Beniaminkiem, Stalowa Wola, ale to chyba nie oznacza, że to będzie łatwe. Przepraszam. Nie. Z tego, co tak oglądamy mecze Stalowej czasami w szatni, to widzimy, że oni bardzo dobrze grają piłkarsko, więc na pewno będzie mecz bardziej piłkarski niż tak jak dzisiaj waleczny, ale mam nadzieję, że sobie też tak poradzimy. So with us after game with GKS Tychy is our midfielder Chabi Ausmendi. Hello Chabi. Hello. So your comment, just after the finish the game, we gain 3 points, really important, so I guess we are all happy. Yes, we are. Yes. It was the most important is the 3 points today, I think. It was difficult game. I think Tychy they play good their football. I think they had us like very good analyzed, you know, they were good to don't let us play. We didn't have like much game from us midfielders, for example, and it was difficult to play with the ball. But in the end the most important is to win these games, even if it is very difficult, you know, to keep going. Yeah, because as you are from Spain, probably you most like to play technical football. And today was typical, I think, Polish football for a while. So how you feel about it? Yeah, it's different, you know, it's different. But I think it was mostly because they did a good job, and that's why we couldn't manage to play our football. But in the end, it's 2-1 for us, and you know, 3 points. Today, Dani also back to the squad, so you feel good to have this link with other Spain player. 100%, and I think he's an important player for us, one against one to make the difference and give assists, goals for us. And yeah, he showed also today with one more assist. And when he's more fit, you know, with more trainings, he will be even better for us.